Przez cały Wielki Post nie śpiewaliśmy hymnu Chwała na wysokości Bogu. Z wyjątkiem dwóch wyjątkowych dni, dwóch uroczystości świętego Józefa i Zwiastowania Pańskiego, ale tak to przez cały Wielki Post nie śpiewa się tego hymnu, a dzisiaj zabrzmiał on na nowo po 40 dniach. Zabrzmiał z towarzyszeniem dzwonów, żeby obwieścić, że oto Wielki Post już się skończył i zaczynamy święta. Zaczynamy święta wielkanocne. Zaczynamy trzydniowe święto męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I teraz, no właśnie, trzy dni, trzy wielkie liturgie, które właściwie tworzą jedną całość, jedno wielkie misterium tego dzieła, którego dokonuje Pan Jezus. A więc będziemy przychodzić przez trzy dni do kościoła na te trzy wielkie liturgie. Dzisiaj msza Wieczerzy Pańskiej, jutro liturgia Męki Pańskiej i potem już wielkanocna Wigilia Paschalna, przedłużona na cały dzień niedzieli, na cały ten trzeci dzień Triduum, dzień zmartwychwstania. Po co będziemy tu przychodzić? Warto sobie zadawać to pytanie często, po co różne rzeczy robimy. Po co przyjdę, po co dzisiaj przyszedłem, po co jutro przyjdę? Prosić o jakieś łaski dla siebie, może umocnić się w wierze, może przepraszać za swoje grzechy i doświadczać tego uzdrowienia z grzechów. Różne mogą być motywacje, mogą być też motywacje estetyczne, żeby wziąć udział w pięknej celebracji, w pięknym wydarzeniu, pięknej modlitwie, bo to jest coś takiego podniosłego, coś, co może mnie pokrzepić i tak dalej. Ale zwróćcie uwagę, że wszystkie te motywacje, one nie są niczym złym, nawet ta ostatnia, że chcę w czymś pięknym wziąć udział. To wszystko nie jest nic złego. Ale chciałbym zaproponować, żebyśmy trochę inaczej podeszli, bo wciąż, czy to będziemy mówić o jakichś łaskach, których potrzebujemy, czy o naszej wierze, którą chcemy umocnić, czy o swoich grzechach, to wciąż jest skupienie na samym sobie. Moje grzechy, łaska dla mnie, nawet jeśli dla mojej rodziny, to wciąż to są moje sprawy, moja rodzina, to też jestem ja. Proponuję, żebyśmy przeżyli te dni w kluczu, czego pragnie Pan Bóg. Żebyśmy skupili się na Jego pragnieniu. Nie ma tego w dzisiejszej liturgii słowa, w tych akurat fragmentach przeznaczonych na mszę Wieczerzy Pańskiej, ale wiemy, znamy to z innych fragmentów. W Ewangelii Łukasza jest, w czasie ostatniej wieczerzy są zapisane takie słowa, że Jezus mówi: gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. To nie apostołowie pragnęli spożyć z nim paschę, to on pragnął. I nas różne rzeczy tutaj przyprowadziły, ale te nasze pragnienia są bardziej lub mniej doskonałe, są może we właściwy sposób, może za bardzo skoncentrowane na sobie, może nie do końca czyste, może jeszcze właśnie nie takie wzniosłe. Różnie. A może jest tu ktoś, komu się nie chce tak naprawdę tu być, tylko może trochę zmuszony jakimiś różnymi okolicznościami. Nasze motywacje i nasze pragnienia są różne, ale dobrze, żebyśmy się skupili i dziś, i przez te następne dni, czego Jezus pragnie, jakim pragnieniem się z nami dzieli.
bo mówi nam o tym pragnieniu. Dzisiaj mówi o tym, że pragnie z nami spożyć wieczerzę, Paschę. Ale cała Biblia właściwie jest takim jednym wielkim wołaniem Boga na temat Jego pragnienia. Samo to, że stworzył świat, że stworzył nas, zapragnął nas, zapragnął, żebyśmy zaistnieli, zapragnął obdarzyć nas miłością, zapragnął podzielić się tym darem istnienia, darem miłości, darem jakiegoś szczęścia, w którym istnieje odwieczny Pan Bóg. Zapragnął. Jesteśmy, istniejemy z Bożego pragnienia. I warto właśnie w ten sposób przeżyć tę dzisiejszą tajemnicę Eucharystii, kapłaństwa, Kościoła, który gromadzi się, aby przeżywać siebie, my, Kościół. Jest taka książka religijna pod tytułem Chata, bardzo ciekawa, wartościowa. Jest też film kilka lat temu nakręcony na podstawie tej książki. Pouczająca, taka otwierająca troszkę oczy wizja Trójcy Świętej. Bardzo trafnie ujęty temat przebaczenia. Bardzo polecam osobom, które na przykład mają problem z tym, żeby komuś przebaczyć. I no, w ogóle ciekawa sprawa, książka pod tytułem Chata, ale jest to historia pewnego człowieka, który spotyka Boga i to tak dosłownie, Bóg objawia mu się w postaci trzech osób, trojga ludzi. I może z tym Bogiem porozmawiać w kontekście jakiegoś dramatu życiowego i w tej rozmowie z Bogiem trwającej tam chyba ze 3 dni porządkuje swoje życie, odnawia, zaczyna rozumieć wiarę samego Pana Boga, siebie, swoje życie i tak dalej. Ale wielki brak odczułem, czytając tę książkę. On jest dość oczywisty, ponieważ została ona napisana przez protestanta i no, właśnie w tym wyznaniu protestanckim no, funkcjonuje ten brak i to jest brak właśnie tego, co jest treścią dzisiejszego dnia, dzisiejszej liturgii, co jest treścią tego pragnienia, którym dzisiaj dzieli się z nami Pan Jezus. Bo jest w tej książce właśnie ten dialog z Bogiem, bardzo ciekawe, jakieś takie przemyślenia. Kończy się no, tym, że przepracowuje ten mężczyzna jakieś swoje problemy, czegoś doświadcza, coś czerpie z tego spotkania z Bogiem i wraca do swojego życia, do tego, co było wcześniej. A brakuje tego, czym się kończy Ewangelia. Bo ta książka jest taka bardzo ewangeliczna, jest taką analogią trochę Ewangelii. Tak jak Jezus jest tym Bogiem wcielonym, On się objawia właśnie, żeby uzdrowić nasze serca i tak dalej. Ale czym się kończy Ewangelia? Co, do czego prowadzi? Prowadzi do zawiązania Kościoła i do tego, że Jezus zostaje w Eucharystii. Za to właśnie Jezusowi dziękujemy dzisiaj. Ale znowu, wracając do tej myśli, która chciałbym, żeby nam towarzyszyła, my, różnie to jest z naszym pragnieniem przynależności do Kościoła, z naszym pragnieniem Eucharystii. I to jest chyba normalne, bo my jesteśmy zmienni, my jesteśmy niedoskonali, my doświadczamy słabości, doświadczamy grzechów. Czasami nam się chce, czasami nam się nie chce. Ale warto, żebyśmy myśląc i o Eucharystii, i o naszej przynależności do wspólnoty Kościoła, zaczynali najlepiej od tego, że to jest Jego pragnienie.
jeśli mi się nie chce przyjść do kościoła, a nawet jak mi się chce, nieważne, ważne jest to, że On pragnie przyjść do mojego serca, bo to On to wszystko wymyślił. Tak jak powiedziałem, cała Biblia mówi o pragnieniu Boga i to takim pragnieniu, które objawia, z którym Bóg wychodzi. To nie jest tak, że człowiek szukał Boga. Nie, to jest fenomen naszej wiary. To Bóg wyszedł do człowieka, poczynając od stworzenia przez wybranie narodu izraelskiego, wszystkich proroków, aż kończąc na Jezusie, w którym Bóg wyszedł tak bardzo osobiście do nas. Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami. Gorąco pragnąłem zostać z wami, nawet jeśli odchodzę, nawet jeśli wstępuję do nieba i tak dalej. Jak jeszcze wyraża się to pragnienie Jezusa? Znowu taki fragment, którego dzisiaj nie czytamy, nie wszystko jesteśmy w stanie w czasie jednej liturgii przeczytać, ale też w czasie ostatniej wieczerzy we fragmencie Ewangelii świętego Jana mamy tę modlitwę Pana Jezusa, nazywaną modlitwą arcykapłańską, w której wyraża On swoje pragnienie. Mówi: Ojcze, nie tylko za nimi proszę, nie tylko za apostołami, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby oni stanowili jedno, tak jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno, tak by świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. To jest pragnienie, którym dzieli się z nami dzisiaj Jezus. Dzisiaj mówi mi i Tobie: pragnę, żebyście byli jedno, żebyście byli wspólnotą, żebyście byli rodziną. Nie dlatego, że Ty tego pragniesz, nie dlatego, że Ty zdajesz sobie sprawę, czy nie zdajesz sobie sprawy, rozumiesz, czy nie rozumiesz, że potrzebujesz tej wspólnoty Kościoła i że tylko w niej Jezus postanowił pozostać właśnie w Eucharystii i działać też na inne sposoby. To jest Jego pragnienie. Dla porównania na koniec jeszcze inną książkę wspomnę. Tym razem napisaną przez katolika, więc siłą rzeczy dużo bardziej mi bliską. Książka taka dla młodzieży odegrała jakąś chyba ważną rolę w moim dorastaniu do wiary, kiedy miałem tam naście lat, powiedzmy, ale sporo z niej zostało we mnie do tej pory. I tam też jest historia pewnego młodego człowieka, również już mimo młodego wieku, jakoś doświadczonego przez życie, poranionego, z jakimiś dramatami w sercu i w życiu, który również spotyka Boga. Jezus objawia mu się i przeżywa taką duchową drogę, gdzie Pan Jezus pokazuje mu i wyjaśnia różne historie, różne aspekty jego życia i uzdrawia, stopniowo uzdrawia go z tych wszystkich zranień. Ale dla odmiany ta książka kończy się bardziej jak Ewangelia. Po tych wszystkich uzdrowieniach, doświadczeniach, wyjaśnieniach, porzucaniu światła na życie tego młodego człowieka, po jakimś doświadczeniu zmartwychwstania, Pan Jezus mówi do tego chłopaka tak: powierzę Cię braciom, wybrałem ich dla Ciebie. Są ubodzy jak Ty i to jest właśnie moja rodzina, biedacy, którzy kochają, aby mnie kochać i uzdrawiać. Piękna ta Twoja rodzina. Nazywają ją Kościołem. Co? Kościół? To sprawa księży i forsy. Wybacz, to święto, gdzie wszyscy moi przyjaciele są zaproszeni do szczęścia. Bóg rozdaje na nim podarki, przekazując je z rąk do rąk. Przypomina to górski potok. I potem dalej, kiedy już
ten chłopak spotyka tę wspólnotę chrześcijan, wspólnotę Kościoła. Zdawali się tak bardzo szczęśliwi, że jestem z nimi, tak jakby znali mnie od zawsze. Powróciły mi w pamięci słowa pasterza: to właśnie mój Kościół. Potem brat przy ołtarzu z oczami utkwionymi w bochenku chleba zawołał: to on, to on, to on. Podchodził do każdego, kładąc kawałek chleba na wyciągnięte dłonie. Palący żar. Jakim cudem ciało nie zostało zwęglone. Ledwie ośmieliłem się podnieść chleb do ust, gdy w tej samej chwili w mojej piersi zaczęło bić inne serce, przybierając rytm mojego. I dalej. W ten sposób każdy chciał mnie poznać ze swoimi przyjaciółmi. Faktycznie łączyło ich coś mocniejszego niż więzy krwi. A może była to inna krew o wyższym współczynniku miłości? Bracie i siostro, Jezus pragnie spożyć z Tobą dzisiaj Paschę i pragnie, żeby to była brama otwierająca na te dalsze tajemnice, które będziemy przeżywać tej nocy, jutro w dzień męki i nade wszystko potem w niedzielę, w dniu zmartwychwstania, oczywiście w sobotę, jako w dzień śmierci, także do grobu Ciebie zaprasza razem ze sobą. Mamy jutro dzień męki, w sobotę dzień śmierci i w niedzielę dzień zmartwychwstania. To są te tajemnice, w których Jezus pragnie wypełnić wolę Ojca i pragnie Twojej i mojej obecności przy Nim.